Siemano widzowie, idziemy w poszukiwaniu bezdomnych. Ogólnie to idziemy do teraz, idę do swojego kurde koleżki, bo tam jest moja gwiazda z ostatnich odcinków. No, siedzi pewnie sobie, melanżuje trochę, bo co ma innego do roboty. Ogólnie miałem mu załatwić roboty i w ogóle z mieszkaniem. Znaczy z pokojem, jakiś hotel czy coś, nie? Bo tutaj w Holandii jest tak, że chcesz iść do pracy, nie możesz gdzie mieszkać, no to sobie możesz znaleźć taką pracę, gdzie normalnie pokój dostajesz, nie? Jest elegancko wszystko, nie? Ale no co? Do nagrywania ma czas. Żeby przyjść, zjeść, się zagrzać, też ma czas. Żeby się wykąpać, to ma czas. No ale wiecie jak jest, no. Przyszedł dzień, to był poniedziałek akurat. Że, nie, wtorek to miał być chyba, czy poniedziałek, no nie wiem sam. Że mieliśmy pracę załatwiać i miało być wszystko zajebiście, nie? No ale się okazało, że czasu nie ma. Mówię tutaj o siekierce. No, siekierka mówi, że nie ma czasu. Znaczy ogólnie tam się tłumaczył, że muszę pójdzieś tam buty zmienić do kolegi, bo kurwa miał tam śmierdzące buty strasznie już i w ogóle. No później musiał jeszcze z nim piwo wypić. No i tak mu to zeszło 10 godzin. No i wiecie jak jest, no. Jak ktoś jest zainteresowany ulicą, a nie pracą jakimś tam godnym życiem, to jest lipa wtedy, nie? Wiecie jak jest, no. No ale co, nic nie poradzisz. Niektórzy tak wolą. Wy też piszecie, że żeby mu załatwić ten, żeby tym bezdomnym jakoś pomóc i w ogóle. Ale słuchajcie, widzowie. Oni nie chcą pomocy. Mi się do pracy nie chce chodzić. Mi się nic nie chce, oni wolą nie płacić rachunków, bo po co? Wolą sobie chodzić po tej ulicy. No tak jak piszecie, że ja to tam nie pomagam i w ogóle, kurde, słuchajcie ludzie, to nie jest tak jak wy myślicie. Na początku chciałem im pomagać i pomagałem, bo jak było zimno, bo teraz mamy ciepło, bo jest plus 15 stopni u nas. Ciepła zima, ale w sensie było chłodniej, bardzo nawet. To i ubrania załatwiłem i to i tamto i ciepłe posiłki ludzie dawali i konserwy i to i ubrania i śpiwory, żeby mieli. No, organizowała mi tam takie pomoc, że będziecie się wykąpać chłopaki. No ale oni nie chcą tego, co wy tam piszecie, że pomóż im pracę załatwić to, tamto, siamto. Słuchajcie, to pracę załatwić to nie jest problem, bo to jest zadzwonienie po prostu do jednej, drugiej firmy, to nawet takich 10 bezdomnych to mogę kurwa zrobić tak, żeby mieli pracę w przeciągu 30 minut, bo to jest bardzo proste. A szczególnie tutaj w Holandii, gdzie to jest pracy jest bardzo dużo. No ale co? Po co mam na siłę im coś ten robić, jak oni tego nie chcą? A nawet gdybym to załatwił, to tak by nie pracowali. Dobra, idziemy przez sklep. Więc nie ma najmniejszego sensu w ogóle, nie? Pam, 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 pam. Ludzi pełno. No. Więc wiecie. To nie jest tak, jakby sobie myślicie. To jest wszystko trochę inaczej tutaj. Gdyby któryś rzeczywiście chciał robotę, a tę robotę by miał mieszkanie. Ale żaden z nich nie chce nawet tego, żeby im pomóc tak naprawdę. Więc jak ja mam im pomóc, jak oni nie chcą, ej? Kumacie już teraz, o co chodzi? Nie musicie pisać takich kurde komentarzy, że wiesz, ja to tam lipa, że nie pomagam, nic nie to. To po prostu nie ma po co. Oni tylko chcą być nagrywani, bo jakieś tam mają za to tam pomóc u mnie, ale żeby coś więcej mieć z tego życia, to nie chcą akurat, nie? Więc po co ja mam się starać i po co ja mam tam kurwa tłumaczyć w tych odcinkach każdym, że oni nie chcą.
Zaraz koleżka otworzy drzwi. O, tam. Rzucaj, no, rzucaj. Rzucaj. No. Dobra, mam klucze. Moje miasto z Wrocławiu umówione. Kurwa, otwieram się. Dobra, jestem już u ziomka. No, więc kumacie mnie, o co chodzi. Muzyka gra, gwiazda pewnie siedzi. Kurwa, Maciu, śpi. Mordo, śpisz? Siemano. Odczywam, no. Wyta? Siema, siema. Siema, jak tam ogólnie? Ta? Daj mu żyć, bo... Co tam, wariaty? Co tam, Łukaszek? Siema, morda. No. Przez te moje amory. No nic, to zaraz już tam później ponagrywamy trochę. No nic, no dzisiaj tam dużo nie zobaczymy akurat. Damian. Damian śpił ziomeczkę, więc zostawię go, niech sobie śpi. Odcinek będzie krótki, ale dobra, jest. To jest najważniejsze, że nie zginął.